Kim był Heinrich von Brühl? Człowiekiem na pewno lubiącym splendor, pieniądze, sławę, a jednocześnie mającym bardzo wysokie ambicje. Tylko te ambicje miały swoje granice. Tak naprawdę największą wartość mają same relikty architektury, które odkryliśmy, ponieważ one pokazują nam skalę zamierzeń architektonicznych od Tillmana z Gamerem do Pniewskiego, czyli do konkretnych twórców, konkretnych architektów, którzy dokonywali przebudów. Widzimy, jak intensywne były to przebudowy, jaka była ich skala i dzięki temu będziemy mogli też dodać kolejne informacje dla architektów, dla historyków sztuki. Będziemy mogli zweryfikować, jak te przebudowy następowały i kiedy miały miejsce. Brühl to postać, która znakomicie spina swoimi datami życia epokę saską, bo urodził się w 1700 roku, a zmarł w 1763. To jest człowiek, którego kariera do dnia dzisiejszego może być stanowić taki wzorzec kariery kogoś, kto wyszedł, nie chcę powiedzieć z nizin społecznych, którego rodzina nie należała do elity politycznej Saksonii, a zrobił jednak mimo wszystko, jak na niego, oszałamiającą karierę. Nie miał chyba ambicji i zresztą nie mógł zostać kimś, kogo byśmy mogli określić mianem męża stanu. On na takiego człowieka ze swoimi cechami charakteru, a także ze swoim nastawieniem kompletnie się nie nadawał. Natomiast świetnie się nadawał do roli intryganta dworskiego, człowieka, który znakomicie orientuje się w życiu dworskim i wie, jak zapewnić sobie łaskę królewską. Brühl był jednocześnie człowiekiem bardzo egoistycznym, ponieważ chciał zmonopolizować tę łaskę królewską i przynajmniej od 1740 roku rzeczywiście taką rolę spełniał. Miał niemalże nieograniczony dostęp do oka i ucha Augusta III, a jednocześnie tego dostępu innym odmawiał. To w warunkach polskich nie mogło się to przyjąć. Król, który przecież był wyniesiony do godności królewskiej dzięki głosom szlachty, obdarzony jej zaufaniem, oni po prostu uważali króla za kogoś, nie mitycznego, ale kogoś, z kim mogą się spotkać. Postać Heinricha von Brühla jest postrzegana często bardzo negatywnie. Oczywiście spojrzenie na to, jaki był naprawdę, pozostaje mocno dychotomiczne. Z jednej strony mamy bezwzględnego polityka, który osiągał najwyższe stanowiska różnymi metodami. Z drugiej postać, która była też niechętnie widziana w Rzeczpospolitej, to przyczyniało się do części ocen. Tym, co pozostaje ogromną zasługą, to jego zainteresowanie kulturą. On już w czasie studiów w Lipsku autentycznie zainteresował się teatrem i muzyką, zatrudniał kapelę, sprowadzał wielokrotnie kompozytorów i śpiewaków, zamawiając u nich dzieła, które miały uświetniać ważne uroczystości. Również same stanowiska, które były mu powierzane przez monarchę, pozwalały na kształtowanie gustu i wpływały na rozwój jego mecenatu. Był kolekcjonerem dzieł sztuki, miał podobno największą w Europie kolekcję kamizelek, kolekcję peruk czy zegarków. W jego pałacu w Brodach znajdował się słynny serwis łabędzi, jeden z najwspanialszych przykładów tej sztuki porcelanowej w Europie. Pewnym fenomenem jest też to, że nazwa Pałac Brühla cały czas była obecna. Nie jest to nasz współczesny powrót do tej terminologii. Jeżeli spojrzymy na teksty z końca XVIII wieku, na wszelkie relaty XIX-wieczne czy XX-wieczne, możemy zobaczyć stałe nawiązywanie, czy to do Pałacu Brühla, Brühlowskiego, czy w różnych formach językowych było to podawane. Ten właściciel najsilniej związany był z tym miejscem i sprawił też, że ta rezydencja uzyskała wielkoskalową formę. Oczywiście przeprowadzano liczne remonty, modyfikacje, także na potrzeby Ministerstwa Spraw Zagranicznych już w XX wieku, natomiast Brühla zachowywała swój XVIII-wieczny charakter. Od pewnego momentu postać Brühla zaczęła w Rzeczpospolitej przeszkadzać.
było to ewidentne. Wzrost niechęci wobec Brühla był zauważalny, szczególnie w latach 50. XVIII wieku. Pieniądze i władza. Wydawało się w pewnym momencie, że on tym dwóm namiętnościom podporządkował wszystkie kroki w swoim życiu. Nic dziwnego, a podobno to największy narkotyk. I Brühl jako człowiek dworski, nawet bym powiedział dworak, jest tego doskonałym przykładem.